Heute ich kaufe einen Wagen. Dobra, to się nie uda. Nie dam rady poprowadzić tego po niemiecku. A czy klocki się udają? Też nie wiem. Cześć, witam was moje ajajaj fany w kolejnym odcinku na moim kanale. No tak, zacząłem kręcić recenzję, nie sprzątając tej niespodzianki, która czeka was jutro na moim bazowym kanale. No ale tutaj, prawda, chyba, no nie muszę wam mówić, czym jest mój bazowy kanał, bo większość z was wie i stamtąd przychodzi. Nie mam gdzie teraz tego odłożyć, niespodzianka zdradzona, ajajaj. Natomiast tutaj, moi drodzy, mamy paczkę moją urodzinową z urodzin i jak to źle wygląda, to ja nawet chyba wam mówić nie muszę, bo prawda, wygląda to dość mocno jak konstrukcja z lat 90, tylko jeszcze z gorszych klocków w ogóle. No raczej nie ma prawa, by to się tutaj udało, raczej nie ma prawa, by to było dobre. Już kiedyś raz z takimi klockami się spotkaliśmy, no i one... Poza mnie były takie złe, ale tutaj przeczuwam, że będzie Bloch, Tech, Rennwagen. Tak jak mówię, ja się, moi drodzy, uczę też niemieckiego prywatnie swoją drogą, ale sorry, całkowicie nie dam rady poprowadzić tej recenzji po niemiecku, bo aż tak to nie. Poza tym, no, przypuszczam, że klocki właśnie mają jakieś niemieckie pochodzenie, chociaż Niemcy raczej są kojarzeni, raczej wiecie, no nie są tak z podróbkami kojarzeni, lecz przypuszczam, że każdy kraj gdzieś tam jakieś swoje podróbki ma. Dziwnie się to otwiera, strasznie musiałem to wręcz rozerwać. Moi drodzy, tak jak mówię, to jest prezent na urodziny, który dostałem. Od kogo, zobaczcie sobie w komentarzu. Rennwagen jest już otwarty, ja fantastisz, albo i nie, to zaraz się okaże. Instrukcja, no jak zwykle, do wyjątku nie wspomnięta, ale jak zwykle w sensie zgięta na pół, także też tutaj nie ma jakiegoś bajlando. Instrukcja średnia, czytelna, i jakbym samą instrukcję widział, to średnio by się też chciał tym bawić, bo po prostu nie prezentuje ona jakoś fajnie tej zabawki. Fajne jest to, że na pewno jest napchana powietrzem jak lejsy, ta tutaj folia, no dzięki czemu te klocki w jakiś sposób są chronione. No to tyle jakby spoko, że jakby ktoś na nich ciężki usiadł, no to nic się tu nie powinno stać. W ogóle spójrzmy, bo no patrząc na opakowanie, to figurka jest całkiem jak Lego, a tu wydaje mi się, że to nie przypomina jakieś kurde dromadery. Wciska się to ciężko, jak ciężko się to wciska, oczywiście chciałem powiedzieć, nic innego, ej naprawdę, nie mogę tego, dobra, wcisłem jakoś, ale naprawdę tak ciężko, że przy hipku już mam kurde te, chodzi to, naprawdę chodzi to ciężko, nogi się starają to jakoś odzwierciedlić, ale wygląda, jakby komuś dzień nóg źle poszedł, nie do końca dobrze, jakby mu dzień nóg poszedł. Jeju, jakie to jest brzydkie, w ogóle spójrzcie, jak tutaj jeszcze coś wystaje, taka folia, no jest lekka, więc pewnie, no dobra, dało radę, ale teraz spójrzcie, mu to wystaje, jakby ktoś mu tętnicę przeciął chyba. Nie, naprawdę, wygląda nie za fajnie, tym bardziej, że na opakowaniu, jeszcze raz przypominam, mamy normalną figurkę z Lego. I oczywiście, jak wiecie, ja najbardziej nie lubię właśnie takiego kłamstwa, oszukaństwa, łapy trochę jak blocki. I Jezu, jakie to będzie brzydkie! Jakie to będzie brzydkie w ogóle, ej, no nie wierzę w to, że zostaliśmy, nigdy chyba nie zostaliśmy tak okłamani na opakowaniu, bo wiecie, różnica w kolorze to jest jedno, nie? Ale różnica w wyglądzie figurki tak skrajna, to chyba się jeszcze na tym kanale nie zdarzała. Ręce takie trochę jakby wyginalne, o Jezu, jakie to jest złe. No i jeszcze ten kask tutaj wkładalny od góry, no teraz wygląda, no nie wiem, czy można powiedzieć, że lepiej. Włóż te białe szyby, lepiej, żebyś nic nie widział, chyba i pierwszy, prawda, słup zaliczył. I skończmy to, skończmy to, skończ waś wstydu oszczędź i tak dalej. Nie wiem, nie czytałem. Natomiast, czy tam teraz mówię, niemiecki się uczę, ale myślę, że to bardziej jest... Poleciała gdzieś za mnie daleko i może to i dobrze, bo ja jej chyba znać nie chcę, moi drodzy. Zbudujmy sobie teraz ten zestaw i zobaczymy i ocenimy. Ja już wam powiem tak, widzę już, że jest inaczej. Spójrzcie, jakie tu mamy klocki narysowane, a jakie mamy tutaj w środku. No i moi drodzy, konstrukt jest już gotowy i ja naprawdę zastanawiam się z czasem, czemu ja sobie to robię. Paluchy mam zniszczone od wciskania tych kół jakże wadliwych. Zostały mi tu dwa klocki, bo instrukcja sugeruje, że możemy oczywiście sobie zrobić tu jakieś konstrukcje alternatywne. Co ciekawe, w nich też nie widzę tych klocków, więc czemu one tutaj są? Jeju, 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 czemu ja sobie to robię? Moi drodzy, to przede wszystkim moje pierwsze pytanie. O dziwo, zestaw poza kołami nie budowało się tak źle. Nie budowało się też przyjemnie. Paluchy trochę bolą od budowy.
budowania, ale to koła tak naprawdę przyćmiły mnie całość budowania tego zestawu, bo to przynik, tak naprawdę te paluchy mnie już tu bolały mocno. Jak to wygląda? No źle, moi drodzy. Koła, żeby było ciekawie, oprócz tego, że są... No właśnie, jak widzicie, jeszcze to się rozpada. Koła odchodzą bez większego problemu. Spójrzcie, one tutaj się w ogóle telepią jeszcze na tym. I tak jak mówię, ściągamy bez większego problemu. Tu tak naprawdę ich praktycznie nic nie trzyma. No może minimalnie tutaj coś trzyma, ale naprawdę praktycznie bez żadnej siły ja te koła ściągam. A nie, przepraszam, jest na instrukcji narysowane, ale coś inaczej. Na opakowaniu jest narysowane, są te dwa elementy, ale nie ma ich na instrukcji. Brawo, brawo Handwagen i Blochtex. Nie to, żeby coś dodały temu konstrukcji, bo uważam, że jeszcze ją pogorszyły. Dodatkowo spójrzcie, moi drodzy, dobra, o tym zresztą okłamywaniu już mówiłem, jeszcze będę mówił, ale no po prostu nie budowało się tego przyjemnie. Ani minifigurki to już w ogóle, ani zestawu. Dodatkowo, jak widzicie, koła potrafią odpaść, a i te klocki też tak niby się trzymają, ale chyba bardziej na słowo honoru niż na faktycznie dobrą konstruktywność. No teraz minimalnie lepiej, ale nie zmienia to faktu, że no raczej nie. Wygląd samych klocków jest po prostu tandetny, plus jakieś takie dziwne tu odlewy, jeszcze jak widzicie, kolorystyczne. Konstrukcyjnie nie wygląda to dobrze. Jeżeli bym to dostał za 2 zł, no to może jeszcze 3 zł, maksymalnie górna granica. Natomiast wszystko, co powyżej, powoduje, że chyba mu się olej tu wylał. Wszystko co powyżej jakby, no nie, no nie ma opcji, moi drodzy. Nie ma najmniejszej, moim zdaniem, opcji. Figurka jest po prostu, no, brzydka, to tu dużo gadać. Rusza się bardzo ciężko, łapy chodzą w miarę normalnie, ale jest po prostu, no, brzydka, no, kask, kurde, dziwny. Bez tego też wygląda, no, właśnie trochę chyba jak te dromadery. Nie wygląda to ładnie. Nadruk jeszcze może bym ocenił, no niby się starano nawet jakiegoś oktana tu podrobić i tak dalej, ale chyba nie do końca pykło. Z tyłu nie ma tego nadruku. W ogóle zobaczmy, czy on jest w stanie siedzieć tutaj na tym. No właśnie, tak jak czułem. To nawet nie wchodzi nam tu. To nawet nam tu nie wchodzi, moi drodzy, żeby było ciekawiej. Figurka nam nie siada. No, ja nie odpuszczę, nie odpuszczę. Nie myślcie, że tak łatwo. Nie odpuszczę. Nie wchodzi nam figurka, po prostu, nie? Figurka nie siada, konstrukcja słaba, klocki wyglądowo i w ogóle też nie za specjalne, po prostu klasyczny Chińczyk. I zacznijmy też od tego, że po prostu jesteśmy okłamywani, spójrz jakby szczelnie, bo tu mamy narysowaną figurkę w miarę Lego wyglądającą, tu mamy dodatkowo, nie wiem, czy nadruk, czy naklejka, ale mamy cokolwiek, tu oczywiście tego nie ma, jeszcze sprawdzę dwa razy, nie ma naklejek, nie ma nic, więc jakby no, jeżeli chcecie kiedykolwiek kupić Blochtexy, tutaj masz nawet stronę, a wejdę, kurde, sprawdzę, coś tam jest, to odradzam absolutnie, bo naprawdę jest to zły klocek i jest to tak zły klocek, że nawet gdyby tu była ta dobra figurka i to pasowałoby i wcześniej rozpadał, to i tak by dostał 4 na 10, a przez tą złą figurkę i to raczej średnie wszystko, no sorry, ale kurde, sorry, 2 na 10 i to tylko dlatego, że uczę się niemieckiego i Handwagen umiem powiedzieć, więc plusik na zachętę, jak w szkole, moi drodzy. Naprawdę nie polecam wam bardzo Blochtexów, serio, unikajcie, no chyba, że chcecie po prostu mieć taką szkaradę w domu. Ja nie chcę, ale oczywiście przesyłajcie mi takie do recenzji, jakby nie. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj. O, miłego weekendziku, kochani, z dala od takich złych rzeczy, bo naprawdę. Dzięki, że byliście. Tu wam teraz daję fajne rzeczy, jeżeli chcecie coś fajnego obejrzeć dla kontrastu. Dzięki, że byliście, subskrypcja, mam nadzieję, że jest zostawiona już. Bye!